Wymagające trasy, sprawna organizacja, sportowa rywalizacja oraz duża dawka pozytywnych emocji. Te hasła najlepiej określają imprezę, która już po raz trzeci odbyła się na terenie miasta i powiatu wąbrzeskiego. Kujawsko-pomorskie Mistrzostwa Offroad to rajd przeprawowy dla samochodów terenowych i quadów. Mogliśmy pokazać im to, co robimy i czym się pasjonujemy i jak potrafimy walczyć i Wąbrzeźno przyjęło nas naprawdę pięknie. Mieszkańcy licznie zjawili się w wyznaczonych punktach kontrolnych, tak zwanych pick-upach, gdzie załogi starały się odbić pieczątki. Ale kibiców nie zabrakło już na wąbrzeskim rynku, skąd poszczególne ekipy startowały w odcinku nocnym. Fajna impreza, ciekawa impreza, no i cieszę się, że mamy ją w Wąbrzeźnie. Myślę, że impreza wpisze się na stałe w kalendarz wąbrzeski i będziemy ich mieli co roku, bo zawsze wpisali się w taką piękną pogodę jak dziś. Oficjalne rozpoczęcie imprezy na placu Jana Pawła II uświetnił występ zespołu Ritter. Ale niewątpliwie największą atrakcją były nieprzeciętne pojazdy, które przyciągały uwagę swoją konstrukcją. Większość to samochody zmodyfikowane, specjalnie przystosowane do jazdy po nieutwardzonych drogach. Konstrukcja już była troszkę podkupiona, dostała dużo nowych rzeczy, żeby jeździła w najcięższych rajdach przeprawowych. Charakteryzujących się błotnistym terenem, którego w naszym województwie nie brakuje. Trasa obejmowała również OS-y czasowe, ale głównie skupiała się na zebraniu jak największej ilości pieczątek. To ich umiejscowienie sprawia, że sport ten... To jest ciekawy, widowiskowy, ciężki, ale naprawdę widowiskowy. To tutaj rzeczy się dzieją niespotykane w sportach samochodowych. To nie jest tylko ściganie, to jest naprawdę przeprawa. Tereny są bardzo fajne, wymagające. Są jakieś wąwozy, podjazdy, zjazdy. Jak widać też dużo błota. Myślę, że są bardzo fajne, no a przede wszystkim pogoda. Pogoda nam dopisała. Elegancko. Tegorocznej edycji imprezy sprzyjała nie tylko pogoda, ale również ilość załóg. Z faktu, że udział w tej rundzie po raz pierwszy został wprowadzony w cykl klasyfikacji generalnej Mistrzostw Offroadowych, wśród blisko 60 ekip znalazły się naprawdę mocne załogi. Ten rajd jest również jakimś tam kolejnym etapem w tym układzie. Trzeba się nauczyć siebie, opanować emocje i... No i także mówię, każdy jeden taki rajd to jest trening i przygotowanie do następnego. Super zabawa jest, także zachęcamy zdecydowanie. Offroad to pasja, hobby, sposób spędzania wolnego czasu oraz sportowa rywalizacja w wielu odmianach. Chociaż jest ona nieodłącznym elementem zmagań, miłośnicy rajdów przeprawowych czerpią satysfakcję z grupowego pokonywania przeszkód, wzajemnej pomocy i towarzyskiej integracji. To jest ta właśnie dyscyplina sportu. Niby rywalizujemy, ale sobie pomagamy z tego względu, że jak wszystkim będziemy odmawiać, to nikt nam też nie pomoże. Trzeba w ten sposób patrzeć. Czyli rywalizacja rywalizacją, pomoc pomocą. Jakby nie było, Polak jest taki, że sobie pomaga. Zarówno zawodnicy, jak i kibice wrócili z rajdu z mniej lub bardziej ekstremalnymi doznaniami. Podsumowanie trzeciej edycji Kujawsko-Pomorskich Mistrzostw Offroad połączone z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród odbyło się w bazie rajdu przy sklepie Mrówka w Wąbrzeźnie. Atmosfera niewiarygodna. No, ja tylko słyszę jakby komentarze w superlatywach od załóg, które są tu z całej Polski i od ludzi, którzy przyjechali to oglądać. Coś niewiarygodnego. To było piękne wydarzenie offroadowe. Jedynym minusem jest chyba tylko to, że tak szybko ta impreza dobiegła końca. Chociaż emocje nie opadły jeszcze po tegorocznej edycji, my już z niecierpliwością czekamy na kolejną.